tej strony Łukasz. W ostatnim odcinku pokazałem Wam, w jaki sposób możemy rozszerzyć przestrzeń jednego kunapa przy użyciu powierzchni udostępnionej przez inne kunapy Waszej sieci. Dzisiaj idziemy krok dalej i pokażę Wam, w jaki sposób kunap może wykorzystać przestrzeń, ale znajdującą się w chmurze. Będzie to możliwe dzięki aplikacji czy pluginowi VJBot Cloud, chmura VJBot, dzięki której przestrzeń, która znajduje się w chmurze typu Azure, Google Cloud Platform czy Amazon, będziecie mogli taką przestrzeń podłączyć do kunapa i na niej pracować. Jednak to, co jest bardzo istotne w przypadku VJBot Cloud, to fakt, że cała praca w chmurze będzie na dobrą sprawę opierała się o lokalną pracę na lokalnym woluminie. O co chodzi? Podłączamy przestrzeń blokowo z chmury do naszego kunapa, ale cała ta przestrzeń jest odzwierciedlona na lokalnym, specjalnym woluminie. Ten specjalny wolumin działa jako cache, a więc de facto, pracując na danych zapisywanych w chmurze, nasi użytkownicy pracują na danych zapisanych lokalnie, na firmowym NASie, przez co pracujemy z prędkością taką jak w sieci LAN, natomiast wszystkie zmiany, które są wprowadzane, będą odzwierciedlone na woluminie w chmurze. W ten sposób, nawet jeśli będziemy mieli jakieś wolniejsze łącze czy problemy z szybką synchronizacją danych do chmury, to możemy normalnie pracować z pełną wydajnością sieci lokalnej na tych przestrzeniach, a następnie w tle one będą się powoli, na bieżąco aktualizowały w tej przestrzeni w chmurze. Dzięki VJBot Cloud możemy zarówno podłączać woluminy, a więc pracować plikowo na danych udostępnionych z NASA, jak również możemy tworzyć luny blokowe. W ten sposób blokowo przestrzeń z chmury możemy podłączyć na przykład do środowisk wirtualizacji czy do innych systemów przez iSCSI albo przez Fiber Channel, a następnie pracować na tej przestrzeni lokalnie, przy czym ona i tak będzie na bieżąco aktualizowana blokowo z przestrzenią w chmurze. Zobaczcie, jak możemy to skonfigurować. Podobnie jak w poprzednim odcinku, gdy podłączaliśmy do kunapa przestrzeń innego urządzenia przez VJBot, VJBot Cloud również będziemy konfigurować w pamięci masowej i migawkach dla danego urządzenia, do którego ta przestrzeń będzie podłączona. No i tutaj przejdziemy do VJBot chmura VJBot i zobaczymy dwie opcje: utwórz wolumin VJBot w chmurze oraz utwórz jednostkę LUN dla woluminu VJBot w chmurze. Nas interesuje na razie pierwsza opcja, czyli utwórz wolumin VJBot w chmurze, i po kliknięciu tej opcji zostaniemy przeniesieni do części pamięć masowa i migawki, ponieważ z tego miejsca również możemy przez utwórz otworzyć ten kreator. No i tutaj zobaczcie, możemy utworzyć wolumin VJBot w chmurze. Do dyspozycji mamy przestrzeń blokową w takich chmurach, jak widzimy na ekranie. Z bardziej popularnych na pewno warto wskazać Amazon S3, Azure, Backblaze'a czy Google Cloud Storage, ale kolejne przestrzenie w chmurze również będą tutaj się pojawiały. Ja połączę się z przestrzenią Azure, ponieważ mam już takie specjalne taką specjalną przestrzeń już utworzoną na potrzeby naszej prezentacji. No i tutaj muszę skopiować nazwę konta magazynu, która w moim przypadku nazywa się Kunap Blog. Natomiast klucz dostępu tutaj jest oczywiście sekretny, dlatego został częściowo wymazany. No i po skopiowaniu, wkleieniu go tutaj, wymuszę jeszcze łączenie bezpieczne przez SSL. Po kliknięciu wyszukaj zobaczymy moją przestrzeń, która w ramach tego konta Kunap Blog jest utworzona. Moja przestrzeń QNP. I testowo mogę też uruchomić test wydajności, chociaż tutaj pewnie żadnych rewelacyjnych wyników nie będzie, ponieważ oczywiście wyniki
tego połączenia. Wyniki tego testu będą zawsze zależne od naszego łącza, więc no, u mnie jest to 7 na 10 megabajtów na sekundę. Przechodząc dalej, możemy albo utworzyć nowy wolumin chmurowy, albo dołączyć istniejący. Tutaj specjalnie jest tych przestrzeni kilka, abyście zobaczyli, jak będziemy mogli za chwilę podłączyć, ale na razie utworzymy nowy wolumin chmurowy, nazwę go Akademia. Zrobimy pojemność 100 GB, ponieważ więcej nie potrzebujemy. Następnie możemy zmienić opcję systemu plików, tak samo jak podczas tworzenia klasycznego woluminu, oraz ustawienia zaawansowane, więc możemy tutaj zmienić poziom progowy alertu, czy przy 80%, czy przy innym punkcie wykorzystania przestrzeni zostanie on wyzwolony, oraz możemy od razu też utworzyć na woluminie folder udostępniony. No i teraz druga ważna kwestia związana z tworzeniem woluminu VJBot w chmurze. Musimy w lokalnej przestrzeni dyskowej, czyli tutaj jak widzicie dostępna jest pula pamięci 1 i pula pamięci 2, czyli te same, które są w moim urządzeniu. Na jednej z tych pól pamięci muszę utworzyć lokalny wolumin, który będzie niejako lustrzanym odbiciem lub woluminu w chmurze. O co chodzi? Będziemy widzieli wolumin lokalny, jednak wszystkie zmiany, które będziemy na nim wprowadzali, wszystkie dane, które będziemy zapisywali, usuwali, modyfikowali, całość będzie za każdym razem synchronizowana z tym woluminem w chmurze, który nazwałem Akademia, a więc będziemy mieli lokalny dostęp z lokalną prędkością do zasobów, które będą dostępne w ramach tego woluminu, i on na bieżąco będzie aktualizowany, więc zawartość tego woluminu będzie, czy zawartość woluminu chmurowego zawsze będzie dokładnie taka sama jak tego woluminu lokalnego. I tutaj pojemność woluminu lokalnego zawsze będzie większa niż woluminu w chmurze, więc jeśli w chmurze chcielibyśmy utworzyć wolumin wielkości 1 terabajta, lokalnie nie będziemy potrzebowali też 1 terabajta, ale uwaga, nie tylko, ponieważ tworząc wolumin w chmurze VJBot, dodatkowo musimy założyć 25% przestrzeni więcej lokalnie, która będzie wykorzystywana na cele wewnętrznych snapshotów, które będą automatycznie co pół godziny tworzone dla takiego woluminu. A więc tutaj od razu zostało utworzone 125 GB w porównaniu z tymi 100 GB woluminu w chmurze. Zresztą jak klikniemy tutaj informacje, no to musimy mieć te minimum 25% więcej przestrzeni, chociaż może to być aż do nawet 100% więcej, czyli dwukrotna pojemność woluminu, aby tych migawek mogło być przechowywanych więcej. Przy czym ten mechanizm tworzenia migawek jest w pełni automatyczny, nim nie będziemy sterować, tak samo jak tworzeniem migawek dla woluminów. A więc zostawiamy ten 25% więcej, czyli 125 GB. Przechodzimy dalej, widzimy krótkie podsumowanie, klikamy zakończ i rozpoczyna się tworzenie woluminu w chmurze. No jak widać, mamy podłączony Azure, Akademia, wolumin chmurowy i w naszej puli pamięci też powinniśmy za chwilę zobaczyć dodatkowy wolumin. OK, jak widać jest przestrzeń przechowywania 120, no te 3 GB, czyli przestrzeń, gdzie będą przechowywane wszystkie dane lokalnie, a następnie synchronizowane z przestrzenią w chmurze, czyli tą przestrzenią, którą utworzyliśmy w ramach, no w moim przypadku akurat Azure. I teraz jeśli przejdziemy do FileStation, zobaczymy wolumin Akademia i w ramach tego woluminu możemy utworzyć folder współdzielony. Katalog został utworzony. No i jest to normalny katalog, którym możemy zarządzać, możemy tworzyć tutaj katalogi, wgrywać pliki i wszystko, co zostanie tutaj zapisane, będzie automatycznie synchronizowane z tym katalogiem w chmurze.
To wszystko, co konfigurujemy, będziemy widzieli też w pamięci masowej w chmurze, jeśli wybierzemy nasz wolumin chmurowy Akademia i klikniemy Zarządzaj, to tutaj podobnie jak w przypadku klasycznych woluminów tworzonych lokalnie, zobaczymy informacje o woluminie chmurowym, czyli podobnie jak wcześniej widzieliśmy w katalogi wykorzystywane lokalnie, no to tutaj też mamy ten katalog Akademia Files, który automatycznie został stworzony również w woluminie w chmurze, a więc jeśli skopiujemy jakieś dane do naszego woluminu Akademia Files, no to ten plik zostanie tutaj dodany, a później zostanie wysłany do chmury, do odpowiedniego katalogu w chmurze. Dla samego woluminu mamy oczywiście tutaj kilka opcji. Połączenie, możemy edytować, usunąć bądź bezpiecznie odłączyć, aby taki wolumin móc podłączyć później do innego NAS albo wykorzystać go w inny sposób. Możemy zmienić rozmiar woluminu. Możemy zmienić rozmiar wielkości woluminu. Teraz nie będziemy tego robić, więc wrócimy do głównego okna. No i oczywiście mamy dostępne pewne akcje, czyli możemy wyświetlić informację o wykorzystaniu naszej przestrzeni dyskowej, która będzie wyświetlała przesyłane dane do naszej przestrzeni w chmurze, ile danych zostało odczytanych z chmury, ile wykonano operacji zapisu, odczytu, ile danych odczytano z chmury oraz ile w sumie danych przetransportowano do naszej chmury. Możemy również zmienić wartość progową, sprawdzić system plików. Jest to możliwe, ponieważ z punktu widzenia naszego urządzenia ta przestrzeń dyskowa działa tak, jakby była utworzona na dyskach twardych podłączonych do QNAP-a. Dlatego, jeśli korzystamy z systemu QTS, wolumin jest sformatowany w systemie plików AXT4, a więc tutaj również może okresowo wystąpić potrzeba sprawdzenia systemu plików. Tyle jeśli chodzi o podłączenie nowej przestrzeni, natomiast spróbujmy teraz utworzyć wolumin chmurowy, ale w oparciu o tę przestrzeń, która już wcześniej była w ramach takiej naszej chmury dostępna. A więc znowu musimy się zalogować do naszej przestrzeni chmurowej, czyli znowu muszę tutaj wkleić nazwę konta i klucz dostępu. Podłączymy się do QNAP.pl, przechodzimy dalej i w tym momencie wybiorę opcję dołącz istniejący wolumin. Widzimy, że Akademia jest już wykorzystywana przez urządzenie 192.168.0.175, dlatego podłączę na przykład QStorage Cloud Vol. 1, który ma 50 GB. Umieszczę go w puli pamięci 2. No i ponieważ ma 50 GB, ta przestrzeń lokalna musi być znowu o 25% minimum większa, więc ma 62,5 GB. Przechodzimy dalej. Zakończ. I w tym momencie ten wolumin, który już wcześniej był wykorzystywany, również jest widoczny. Na podświeżeniu powinniśmy zobaczyć, że w puli pamięci 2 mamy drugi wolumin. I również z poziomu File Station zobaczymy, że oprócz naszej Akademii no i po odświeżeniu widzimy QStorage Cloud Vol. 1, no i w ramach niego, podobnie jak wcześniej, możemy również utworzyć katalog współdzielony i dane zapisywać dokładnie tak samo, jak miało to miejsce wcześniej, a więc zarówno na woluminie, który dopiero utworzyliśmy, jak i na woluminie, który już wcześniej był w ramach tej przestrzeni w chmurze utworzony i teraz został podłączony. Jak widać w tle również i w puli pamięci jednej mamy teraz wolumin lokalny, który służy do cache'owania tej przestrzeni, która będzie wysyłana do chmury z poziomu woluminu Akademia oraz
czy do woluminu Akademia. I Pula Pamięci 2 też ma swój lokalny wolumin chmurowy. A tak naprawdę jest to przestrzeń cache'ująca, która wysyła dane do chmury, do woluminu QStorage Cloud Vol 1. No i mamy tutaj jeszcze jedną opcję, chmurowa grupa VJBot, czyli VJBot Cloud, chmurowa jednostka Luna. A więc w tym momencie możemy utworzyć współdzieloną przestrzeń, ale nie opartą o wolumin, a o przestrzeń blokową o Lun blokowym. Podobnie jak wcześniej połączymy się do Azura, a więc QNAP blok, mój klucz. Przez SSL wyszukamy naszego znanego QNAP. No i przechodząc dalej, możemy utworzyć LUN. Utworzę LUN wielkości znowu 50 GB. I podobnie jak miało to miejsce przy okazji woluminu w chmurze, tutaj też musimy ustawić, w jakiej puli pamięci lokalnej zostanie utworzona przestrzeń cache'ująca, na której de facto będziemy lokalnie pracować. I ona też będzie o 25% większa. A więc zostawię tutaj sobie pulę pamięci 1. Natomiast możemy zmienić rozmiar sektora albo 512 bajtów, które jest wybrane domyślnie, albo 4 KB dla systemu Windows, tylko musimy być pewni, że podłączając później taką przestrzeń do Windowsa, faktycznie te 4-kilobajtowe sektory będzie w stanie obsłużyć. Przejdźmy dalej, krótkie podsumowanie i możemy od razu wybrać opcję, aby zamapować taki obiekt docelowy. Co nam to da? Otóż najpierw zostanie utworzona przestrzeń znowu lokalna, w której cache'owane będą zapisy do naszego woluminu, czy do naszego lunu chmurowego, a tym samym będziemy mieli blokową przestrzeń, którą udostępniamy dalej do zewnętrznego systemu i wszystko, co w niej się będzie działo, będzie przesyłane również do chmury. Ale żeby taką przestrzeń móc wykorzystać, to musimy ją zamapować. I tutaj mamy do wyboru dwie opcje. Albo możemy zamapować do portów FC, przy czym wtedy musimy mieć taki port FC dostępny, czyli musimy mieć kartę fiber channelową podłączoną do QNAP-a, albo możemy skorzystać z opcji iSCSI. No niestety, jak widać, nie mam tutaj utworzonego do obiektu docelowego iSCSI, a więc na razie nie mogę tego skonfigurować, tylko muszę przejść do aplikacji iSCSI i Fiber Channel. No i tutaj zobaczę, że taka jednostka CloudLAN jest utworzona, ma wielkość 50 GB. No i w tym momencie mogę utworzyć obiekt docelowy iSCSI, za pośrednictwem którego podłączymy tą przestrzeń do zewnętrznego systemu. Natomiast jeśli chodzi o konfigurację iSCSI, do niej przejdziemy w jednym z kolejnych odcinków, gdzie skupimy się właśnie na udostępnianiu przestrzeni blokowo przez iSCSI i Fiber Channel. A więc na razie zostawiamy sobie tę chmurę, tą przestrzeń chmurową podłączoną blokowo, wykorzystamy ją w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast istotne jest to, że dzięki opcji VJBot Cloud czy chmura VJBot mamy możliwość podłączenia do naszego urządzenia przestrzeni zarówno blokowej, jak i chmurowej, ale nie tylko po to, żeby to QNAP z tej przestrzeni korzystał, ale po to, aby QNAP tę przestrzeń mógł udostępniać dalej naszym komputerom, naszym użytkownikom. W ten sposób możemy wygodnie pracować na przestrzeniach w chmurze, na przykład w Azure, czy w Google Cloud Storage, czy w Amazon, czy w dowolnej innej obsługiwanej, ale użytkownicy nie będą odczuwali opóźnienia przy zapisywaniu albo odczytywaniu danych z chmury, ponieważ na dobrą sprawę wszyscy użytkownicy będą pracowali na przestrzeni lokalnej, dostępnej w ramach naszego lokalnego NASa, a dopiero później ta przestrzeń i zawartość tej przestrzeni będzie synchronizowana z woluminem czy lunem w chmurze, a tym samym nawet jeśli sieć będzie mocniej obciążona, nie będziemy mieli możliwości szybkiej synchronizacji danych, ona się będzie wykonywała w tle, ale nie będzie wpływała na pracę naszych użytkowników. No i w ten sposób każdą chmurę blokową, która jest obecnie obsługiwana, możemy do naszego QNAP-a podłączyć i udostępnić jej zawartość naszym użytkownikom i naszym systemom w sieci.
Tyle jeśli chodzi o konfigurację VJBot Cloud, a więc fizycznego podłączenia przestrzeni dyskowej w chmurze do naszego urządzenia w taki sposób, aby nasze urządzenia na poziomie blokowym miały do niej dostęp i udostępniały ją również lokalnie dla naszej sieci, bez niepotrzebnych opóźnień, ponieważ wszystko jest buforowane, cache'owane na naszym lokalnym urządzeniu. Jak widzieliście, metoda jest dosyć prosta. Prosty kreator przeprowadza nas na dobrą sprawę przez wszystkie etapy tworzenia tej przestrzeni, więc na dobrą sprawę w ciągu kilku minut możemy podłączyć się do przestrzeni w chmurze i w niej przechowywać nasze dane, które de facto dostępne są również z poziomu QNAP-a. To tyle na dzisiaj, a w kolejnym odcinku pokażę Wam następne metody rozszerzania przestrzeni na QNAP-ie. Cześć i do zobaczenia!